układ pomiarowy do pomiaru ciśnienia, spracowania zaworka iglicowego w gaźniku typu Walbro. Składa się z przewodów, trójnika, manometru. Ja tutaj wykorzystałem manometr od acetylenu. No i pompki. Wykorzystałem do tego strzykawkę jednorazową. Układ podłączamy do krótca, do którego standardowo jest podłączany wężyk od paliwa. Będę zdawał ciśnienie, wciskając strzykawkę. Obserwujemy wskazania manometru. Wciskam. Wcisnąłem do maksa. Zaworek spracował gdzieś przy 17 i teraz ciśnienie spada tak w granicach do tych 12-11. W tej chwili jest akurat 12. Strzykawkę mam wciśniętą. I na tym polega pomiar. Oczywiście zostaje jakieś ciśnienie szczątkowe, które strawimy przez wciśnięcie tutaj palcem membranki. O. No i po regulacjach wypadałoby tych na stole, wypadałoby sprawdzić. Ja już gaźniczek zamontowałem. Odkręcenie kraniku. Siurnięcie paliwa, nie za dużo. Ze 2-3 psiknięcia w zupełności wystarcza. Przy Walbro 37 stosunkowo dużo od razu leci. Wcisnąć odprężnik. Ze 2 razy przekręcić. No i pociągnąć. Jak już jest rozgrzane, wiadomo, że nie trzeba tam siurać, tylko trzeba po prostu odprężnik wcisnąć. Nogą przytrzymać tam, gdzie trzeba. Cała regulacja, także przyrządzik Grzesia, który zmajstrował mi go na moją prośbę, sprawdził się sympatycznie. Oczywiście im wyższe ciśnienie się ustawi, to 18, powiedzmy typu 25, no to będzie trzeba więcej ciągać, bo trzeba wytworzyć, silnik musi wytworzyć ciśnienie, które tym wężykiem kurcze pójdzie do pompki, dlatego idealnie jest 18 kurcze. Także Grzesiu zmajstrował, ja wymyśliłem, podpatrując w internecie, także przyrządzik się sprawdził. No, pokażę, że można zrobić sobie sprawdzenie ciśnienia spracowania zaworka iglicowego i tych parametrów, o których wcześniej mówiłem, 18 i 10 PSI na startowisku. Wystarczy odkręcić, odłączyć wężyk paliwowy od gaźnika Walbro od dołu, podłączyć przyrząd, no i że tak powiem, zadać ciśnienie, tak jakie by dostawał tutaj tym przewodem z karteru silnika. No, obserwujmy wskazania manometru. Wciskam strzykawkę, wymuszam ciśnienie. Przy 17 spracowuje, słychać zresztą było. No i powiedzmy, utrzymuje się w granicach tych tam 12-13 PSI. Czyli można tak samo sprawdzić na startowisku. Także mając taki przyrządzik, bardzo prosty do zrobienia, manometr, rurki, trójnik, strzykawka,
Można sobie idealnie wyregulować ciśnionka, te 18 i te 12. Nawet sprawdzić na startowisku, co pokazałem. No, później zostaje delikatna regulacja śrubkami małych obrotów i wysokich L i H. Ważne, żeby klucze nie czterotakcił, a śmigło nie było obrzygane klucze, jak to czasami jest u niektórych na śmigiełku. A to jest efekt po prostu nie przepalania, a wywalania paliwa, niespalonego. Oczywiście to się przekłada na zużycie w powietrzu. Fajnie jest wyregulować sobie tak obroty na gdzieś wolne obroty na jakieś tam 2300, 2400. Instrukcja mówi, że niby 2250, ale ja tam wolę 2400 sobie ustawić i w powietrzu mam z głowy temat, czy mi zgaśnie, czy mi nie zgaśnie. Nawet gdyby mi manetka z ręki wypadła, to będzie sobie pyrkał na tych tam obrotach 2300, 2400, prawda? I o to właśnie chodzi w tej całej naszej zabawie.